Tutaj jeszcze wieża zegarowa, przepraszam. Takie najbardziej podobne miejsce, które mi się kojarzy, tego miejsca, to taki mi się wydaje tak Teksas trochę, stary. Gdzieś tam z filmów i tak dalej, pustynia i takie właśnie miasteczka. No wygląda to oryginalnie. Teraz idziemy do miejsca chyba, gdzie była produkowana energia. Z tego co tu widzę, z tego co przeczytałem. Zobaczmy w środku. A w środku to wygląda tak. I się nie myliłem, no tu są jakieś urządzenia tego typu. Trochę też mi to wygląda jak jakieś miejsce z jakiejś gry. Tutaj trochę niebezpiecznie, bo można paść do dziury. Pewnie kable albo coś tego typu tutaj było umieszczone, jakieś okablowanie. Patrzcie na to, jakie. Nie wiem, czy to jest pociąg, w sensie lokomotywa. Zastanawiałem się, jak to produkują i tu mamy schemat całego procesu tej produkcji seletry. Jak ktoś się zna, to może zrozumieć. A chyba tutaj końcówka. A, 99,8% czysty produkt mieli chyba tutaj, z tego co widzę. Na koniec. Ciekawe. No, idziemy właśnie. Jesteśmy teraz w tej części industrialnej. Tutaj są te budynki, fabryki. Tak to wygląda w środku. Dach prawie cały zeżarty. Fajnie to wygląda, bo się ta farba jeszcze zachowała, napisy. Jestem w kolejnym pomieszczeniu, w którym są jakieś narzędzia, przepraszam, urządzenia. Nie wiem, nie będę zgadywał, do czego służyły, ale wygląda to całkiem fajnie. O, tych maszyn jest tu kilka takich. Tutaj mam jeszcze opisany proces dokładnie, jak z tej ziemi, z tych skał produkowano białe złoto, jak to nazwali, czyli tą seletrę. Extraction, czyli wydobycie. Chemica de las partes. Leaching, nie jestem pewien co to znaczy, to jest krystalizacja, a później już składowanie i pakowanie i tak dalej. Tutaj tylko nie jestem pewien co znaczyło leaching. Takich części pewno tutaj leży. Tu widać jakaś spodnica albo podgrzewacz. Wymiennik ciepła. Tu jakiś zbiorniczek pewnie. Nie wiem czy to. No i takich pewno rzeczy tutaj leży, się po prostu wala. Jak widać tutaj to samo. Jakieś maszyny, jakieś taczki, jakieś inne zbiorniki. Wszystko tego typu. A tutaj mamy jeszcze jeden schemat. Taki trochę ogólny chyba produkcji.
gdzie to się znajdowało. Jesteśmy w szkole. Szkoła ogólna. Jest jakaś tablica, chociaż nie wiem, czy to oryginalna. Są ławki. O, przepraszam. Moment, mam trochę więcej światła. O. Ciekawe. Są też numery klas. Siódemka. Tu jest ósemka. Nie wiem, czy widać. A tutaj mogli pograć w koszykówkę. Jest kosz do koszykówki. A idziemy teraz do tego miejsca, gdzie są jakieś plakaty o tym, jak coś o sprzedaży do tych innych krajów. Nie wiem do końca, zaraz zobaczę. Momencik. To wygląda trochę creepy. No tak, czyli to są takie plakaty, jak tu widać, już niemiecki. Wesentlich Williger, Chile Salpeter. Czyli takie plakaty promujące saletry z Chile, które były pewnie umieszczane w tych krajach. Na przykład tutaj ten w Niemczech. Tu jest po hiszpańsku. Na winie. Madryt. Tu jest z Hiszpanii, jest napisane. To są plakat z Hiszpanii. To była taka reklama tamtejszych lat. Conditrao de Chile. Nie wiem, skąd to jest akurat. Tu jest też z Madrytu. Nawóz do tytoniu był używany może? Saleta? Nie wiem. Tutun. Nie wiem, co do końca. A, tutun to może tytoń. Nitrao de Chile, 1931. A, tutaj coś po arabsku, albo coś tego typu. A, jest i po chińsku, lub po jakimś tamkolwiek języku azjatyckim. Także ciekawie. Tutaj jest po coś jak niemiecku albo coś tego typu. Język. Ciekawe, czy jest język polski. No ale tak jak mówiłem, Chile sprzedawało saletry do praktycznie każdego zakątka świata. Co można tu właśnie po tych plakatach zobaczyć. Arabski. Tutaj też coś tego typu, tu jakiś azjatycki język. Tutaj też jakiś arabski chyba coś. Ciekawe. Różne takie ciekawe plakaty. I to właśnie ci ludzie na to pracowali. Kupę kasy pewnie zarabiało na tym państwo, ta firma. Dobra, już nie będę tyle tego nagrywał, bo wyjdzie z tego jakiś długi film. Pokażę wam jeszcze tylko teatr, który właśnie zamierzam zobaczyć zaraz. I chyba basen. Jest taka część basenu, która się jeszcze dostała. I tyle, już nie będę pokazywał tych domów, bo to wszędzie będzie to samo. Także idziemy do tego teatru. I jeszcze ten basen. Zobaczymy, czy się uda znaleźć. I tyle. Jedyne miejsce, gdzie to są jakieś drzewa zielone, w sensie jakieś liście na tych drzewach. A tu mamy teatr, do którego idziemy. Także tutaj kupujemy bilety i idziemy do teatru.
Nieźle. Tam jest loża na górze. Fajnie zachowane jeszcze wszystkie krzesła, siedzenia. I scena. Wow. Muszę przyznać, że robi wrażenie. Nigdy wcześniej takiego czegoś nie widziałem. Tak to wygląda. Robi wrażenie. Pulperia. Czyli idziemy do sklepu. A w sklepie taki klimat był. Tu za kratami mamy butelki z winem, albo jeszcze z jakimś piwem, ale tam wino widzę i beczki. No, vinos y licores en la pampa. Także lubili się napić, widzę. Patrzcie, co znalazłem. Jest i plakat z Polski. Saletra cieliska, najlepszy nawóz azotowy zawierający 15,5% azotu. I taka Polka, chyba bym powiedział tutaj. Typowa. Nieźle. No i tu są jeszcze inne kraje europejskie. Możecie zobaczyć. I są trasy. Aha, są trasy zaznaczone. Czyli jesteśmy tutaj. Na północ, w okolice Meksyku. Znaczy no. Panama i tak dalej. Meksyk. Z tej strony do Ameryki. I w tamtą stronę do Japonii, Tokio, Szanghaj, Singapur, do Australii. Ogromnie sporo miejsc. I jeszcze na południe, wokół tutaj Ameryki. I widzę, że Londyn i Niemcy. Dobra, jeszcze wam pokażę tu taki. Zabili tą lokomotywę. Jak to wyglądało? Taka najbardziej chyba lepiej zachowana. Number 8. W porządku. Zobaczyliście Humberstone od strony, która nie za bardzo rzuca światło na to, jak tak naprawdę żyli ci ludzie. Prawda jest okrutna. Po pierwsze, należy wiedzieć, że takich miasteczek jak Humberstone było znacznie więcej. Ci ludzie żyli w warunkach nienormalnych. Robotnicy i ich rodziny walczyli każdego dnia o lepsze życie. Domagali się lepszego traktowania, lepszych warunków pracy. Między innymi postulowali o podwyżki płac i zniesienie systemu żetonów, którymi płacono w takich miasteczkach za jedzenie. W 1907 roku inflacja w Chile wzrosła do ponad 34%, co odbiło się na najbiedniejszych, czyli robotnikach. 15 grudnia tego roku 2000 robotników przyszło do Iquique, by wyrazić swoje zdanie, rozpoczynając protest. Szybko ta ilość się zwiększyła. Dołączyło do nich nawet do 21 tysięcy innych robotników. Całe miasto zostało sparaliżowane. Rząd przez chwilę rozważał ich postulaty, ale po konsultacjach z Wielką Brytanią, która stwierdziła, że rządowi Chile brakuje autorytetu, robotnicy nie dostali żadnej odpowiedzi. Minister spraw wewnętrznych Rafael Sotomayor Gaete ograniczył możliwość dalszego gromadzenia się i tym samym zwiększenie się liczby protestujących, a burmistrz miasta Carlos Eastman dał robotnikom ultimatum, aby do 21 grudnia robotnicy opuścili miasto, albo zostanie użyta wobec nich siła. Robotnicy nie posłuchali i 21 grudnia generał Roberto Silva Renard rozkazał ostrzelanie tłumu.
Według tego samego generała śmierć poniosło 140 osób. Burmistrz podał jednak inną liczbę ofiar – 243 ludzi. Wiele osób badając te fakty podawało różne liczby ofiar. Najwyższa liczba i myślę, że najbardziej prawdziwa podana została przez historyka o imieniu Amador Hovet. Podał on liczbę 2000 ofiar. Dotarliśmy do miejsca, w którym się zatrzymaliśmy. Miasto Pica, które słynie, przynajmniej ja na razie to wiem, że słynie z różnych owoców z tego regionu tutaj, z tego miasta. Między innymi cytryny, mango, naranja, czyli pomarańcze. Te owoce są słynne z tego, bo one są bardzo smaczne, naprawdę. Te pomarańcze są bez pestek, są mega, mega soczyste. Mango tutaj jest super, są malutkie, ale są bardzo, bardzo skoncentrowany smak mają, bardzo są smaczne. No i właśnie zjedliśmy obiad, bo już byliśmy tacy głodni po tym spacerowaniu. Wcześniej tam było Humberstone, że po pierwsze co zrobiliśmy, to zjedliśmy obiad, napiliśmy się i pierwszy raz właśnie zjadłem lamę, co wam zaraz pokażę. Filmik z tej restauracji, jak to wyglądało. I muszę przyznać, że było nawet smaczne. Zapłaciłem za lamę, za podanie, które wam pokażę, zapłaciłem 12 tysięcy tutaj, czyli 60 zł. Także troszkę, ale danie dnia było po 5 tysięcy, czyli po 25 zł. Można było zjeść dosyć tanio cały zestaw obiadowy, który był nawet smaczny. Także jesteśmy w Pica i pokażę wam jeszcze kilka ulic, jak to wygląda to miasteczko.